Cześć wszystkim, z tej strony Wiglow i dziś zagramy sobie Farming Simulator 17. Właśnie obserwuję sobie, jak pracownicy radzą sobie z nawracaniem i jest ciężko, bo prawie cały czas się blokują. Prawie cały czas. Nie wiem, dlaczego tak nawracają, ale okej, nie wiem jak tam w kombajnie. O, 83%, więc zaraz trzeba będzie to wszystko sobie ładnie. Tutaj już widzę, że jest w sumie cała przyczepa. Prawie. Dobra, może nie cała, ale już nie ma zbyt dużo na niej miejsca. Także myślę, że wyładujemy sobie ten rzepak, który właśnie jest zbierany. Okej. Pojedziemy sobie mniej więcej równo. No pięknie, nam to na razie idzie. Aha, muszę się przesunąć, okej. Te teksturki po prostu zboża w samochodzie są... Dobra, okej, niech już tam wypakuję, w takim razie wyładuję wszystko. Te teksturki zboża to jest jedna z rzeczy, które mnie najbardziej rozwalają. Czymkolwiek się nie wiedzie, jakoś mi to tak naprawdę... Jest dużo rzeczy, do których jestem w stanie się przyzwyczaić i no, może trochę sobie ponarzekam, ale przymknę oko, ale to mnie najbardziej irytuje. To jest coś dla mnie... Dobra, wyładowane. 80% całości, czyli dwóch przyczep. Pojadę to sobie wyładować. I mam dziś w planach zrobić jeszcze rzecz, której nie robiłem już jakiś czas. Mianowicie... Chciałbym troszkę posprzedawać. Wyładowanie, ok. Tak, jest świnie, dobra, zwierzęta. Gdzie to jest? Tutaj. Tak jest. Ile tutaj mamy? Tylko, że na stacji... Znowu z tym pociągiem trzeba by się poobawić. Ale mniejsze o to. Mamy 1000, prawie 600. Teraz jest strzałka w dół, dlatego że generalnie te ceny często wahają się właśnie koło 1500-600. Generalnie cena nie jest zła, przynajmniej tak mi się wydaje. I pomimo tego, że nie ma teraz zapotrzebowania, to myślę, że tutaj można by było troszkę sprzedać. Szczególnie, że już nam się tego nazbierało prawie 50 ton. Dobra, przejedziemy sobie. No i jeszcze wyładowuj. Ładuje? Okej, dobra. Wyładowywuje. No i tak jak zawsze to jest na tych żniwach, że wszystkie pojazdy jeżdżą w jednym czasie. Tak się patrzę na to nawracanie i ja czasem się nadziwić nie mogę. przyczepa. Jest też tematem, nad którym się zastanawiałem. I chyba nie ma co odwlekać. Tylko trzeba wejść w wywrotki. A tu jeszcze mamy jakąś taką, też dość dużą. To już by była trzecia. 25 tysięcy. Jednak chyba trzeba się troszkę pozastanawiać. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy brać jeszcze większą, czy wziąć taką samą? Pomyślimy. Może... Przejedziemy się tym zestawem do sklepu. No i tak sobie jadąc po drodze myślałem, co z tymi przyczepami. Stwierdziłem, że na tą chwilę pozbędę się tej najmniejszej. Czyli odpinanie nie to, tylko to. Tak jest. Zobaczymy, ile dostaniemy za sprzedaż. Znowu się zablokował. Ajajaj. Którym to się sprzedawał? Dobra, 2. No dużo nie ma. Szału nie robi. Ale powiedzmy, że przeżyjemy to. Dobra, wejdziemy sobie do sklepu. Wywrotki. I myślę, że chyba pójdziemy już w to, co mamy. Bo tutaj fajnie tym wszystkim się jedzie. Fajnie się nawraca, nie ma problemu ze skrętną osią. Także kupimy sobie jeszcze jedną.
Tak jest. I teraz będziemy już mieć ładowności super. 30 ton. 30 ton na raz. Mam nadzieję, że pick-up sobie z tym... Co on się tak gibie? Mam nadzieję, że pick-up sobie z tym poradzi i że w ten sposób szybciej będziemy mogli załadować i następnie sprzedać nasze zboża lub inne zbiory. Dobra, teraz elegancko. Tak w sumie teraz myślę, że jeżeli nie sprzedałbym tej mniejszej przyczepy, to teraz mógłbym prawie wszystko naraz wziąć. A tak to wezmę 30, to na 20 jeszcze dalej zostanie. Zrzucamy sobie... Oj, nie wjechałem. Jak nie wjechałem? Dobra, rzeczywiście nie wjechałem. Okej. Nie pszenice, nie jęczmień, nie rzepak, soja. Ładujemy soję. Jak się ściągało tą całą... Pokrywa N. Dobra. O, akurat miałem tą przyczepę zaznaczoną. Fajnie. Jedziemy do przodu. I jeszcze trochę do przodu. No, co jest grane? Dziś się zablokowałem. Nie wiem o co i nie wiem czym. Ludzie. Okej, dobra, jest. I też soję ładujemy. No i zostanie coś właśnie koło 15, prawie jeszcze tam... Ile tam się mieściło? 8? Chyba. Także prawie to by było dobre. Nie przemyślałem tego do końca. No jest 30 załadowane. Co się znowu zablokowali? Gdzie się... O, ludzie. Co ja dzisiaj tak tych ludzi wołam? Po kolei, wszyscy po kolei. No gdzie jedziesz, chłopie? Czekaj, żeż chwilę. No rany. Dobra. Nawrócimy go. Zawsze staram się, jak ich wpuszczam na pole, to żeby te odległości między nimi były w miarę jak największe. Dobra, ty sobie tu poczekasz chwilę, bo za chwilę nie będziesz mieć miejsca. Aha, ten się zablokował, drugi się zablokował, ten zdążył dojechać. No fajnie. No dobra, trudno. Poczekaj chwilę w takim razie. Będą chyba nawracać w tamtą stronę, więc już tutaj niech sobie to postoi. Ten zestaw. A my gdzie jesteśmy? Tutaj. To co? Gdzie to sprzedajemy w końcu? No nie, ewidentnie tu jest... Chociaż tutaj też nie jest źle. Gdzie to jest? Zaznaczę sobie. Mapka. Ale tam mam z tym jechać. To już chyba wolę znowu załadować do tego pociągu. Oby nie było powtórki, żeby znowu nam cena ta nie zmalała. Słoneczniki, duże zapotrzebowanie. Po ile są te słoneczniki? Może jednak zrobimy zmianę i lekką. Gdzie są? Tu są słoneczniki. 1700! Ale nie mam słoneczników. Dlaczego nie mam słoneczników? Mam wszystko, a nie mam słoneczników. Prędkość poruszania się tym samochodem obciążonym 30 tonami jest bardzo, bardzo wolna. Okej, okay. Już widzę, że tam pomocnik zakończył pracę. Pewnie to będzie, pewnie kombajn, bo cóż by innego. Wyładowujemy sobie jedno i od razu może drugie też mogę. Ojej. Raz na jedną, raz na drugą. Trudno. Podjedziemy sobie i tą przyczepę też wyładujemy. Ta do tyłu w ogóle. Git! Ale dobra, tak jest. Kombajn skończył. Odjedziemy nim troszkę. Aha, teraz znowu nie pojadę kosić tamtego. Co ja tu w ogóle mam? Co tu w ogóle sobie rośnie? Czy to są słoneczniki? Czy to są słoneczniki gotowe do zbioru? O tak. Dobra, kombajn został wypróżniony. I właśnie pomyślałem o tym, co powiedziałem. Okej. Header został zmieniony.
i możemy zacząć zbierać słoneczniki. O ile dobrze pamiętam, 24 godziny będzie chyba trwała ta cała, to całe zapotrzebowanie. Ja gram w czasie realistycznym 1:1 w tej chwili, jak to z reguły przy zbiorach, więc 24 godziny to jest bardzo dużo czasu. Ten kombajn sobie prawie zdąży wszystko pozbierać nawet z tak wąskim headerem. Ach, ta kamerka. Kombajn nawet z tak wąskim headerem zdąży sobie pozbierać na obydwu polach, bo tak, na dwóch polach mam zasiane słoneczniki, o których całkiem zapomniałem, ale wszystko tak się fajnie poukładało, że akurat jest zapotrzebowanie i to 1700 to jest dużo. Nie wiem tylko ile zbiorę, bo tak się patrzę, przejechał sobie raz, tu jest 500, przejedzie drugi, z powrotem będzie tona. Nie wiem ile z takiego pola wejdzie. To jest bardzo wąskie, więc mam nadzieję, że tego troszkę się nazbiera i że uda się tym wszystkim zarobić. Ale tymczasem wróćmy sobie. Właśnie, może by tego puścił jeszcze. Tak jest, niech on tu sobie sieje. Dalej, sieje je. Bez żadnych mijaków, proszę. Dzięki! I wracamy do pociągu, tak? Albo raczej do pick-upa. I teraz musimy się przesiąść do pociągu, ale żeby to zrobić, to potrzebujemy, tutaj gdzieś to się zmieniało, zmień na pociągi, tak jest. Włączone. No i jest pociąg, tylko teraz nie ten, bo ten idzie w drugą stronę. Okazało się, że zapomniałem sobie pousuwać wcześniejszych filmików, dlatego ta kamerka mi się usuwała, wyłączała. I żeby było ciekawiej, to zauważyłem, że dokładnie na ostatnim odcinku, czyli ponad tydzień temu ten odcinek był nagrywany, miałem dokładnie tą samą koszulkę. Ale ona była wyprana i już ją mam drugi raz. Serio. dobra. Gdzież ja jestem teraz? Nie w tym pociągu. W tym jestem. I w tym mam być. Chyba. Podjeżdżamy sobie jeszcze troszkę. O! Coś takiego. Bo już mi się tutaj ta cała burta otwarła i teraz R soja, ładujemy soję. Ale się cieszę z tych słoneczników, szczególnie że teraz rzadko naprawdę gram, no bo jednak pisanie tej pracy połączone z sesją i z tym wszystkim to naprawdę zgrozo. Tak czy siak, będzie na tyle czasu, żeby zebrać te wszystkie słoneczniki, bo i tak w międzyczasie nie będę nic robić i pewnie za tydzień znów odpalę sobie tego farminga i skończę zbierać te słoneczniki, będziemy je mogli sprzedać, bo dalej będzie to zapotrzebowanie. O ile dobrze zapamiętałem, jeżeli tam są 24 godziny, ale nawet jak będzie mniej, to myślę, że się wyrobię ze wszystkim. Nie no, dobrze jadę, tak? Tak, to było już zaraz tutaj za tym wszystkim. No i powoli trzeba będzie tutaj zacząć troszkę w tym farmingu zarabiać. Bo gdzieś tam w głowie daleko pojawiają się pewne plany zakupu, ale są dość dalekosiężne. Także czy to tu miałem wyładować? Gdzieś tu, tylko muszę hamować odpowiednio wcześnie. Super, wyhamowałem idealnie. Mówiłem odnośnie tego zakupu, nie? Tylko trzeba to wyładować. O, wyładowałem już. 50, no całkiem fajnie. Trzeba będzie tego nazbierać trochę więcej. Bo... No trochę zdradziłem, że mam już jakieś plany, ale nie powiem nic więcej. Nic więcej nie powiem, nic. To wszystko się okaże. Okaże się w następnych odcinkach, do których was serdecznie zapraszam, jeżeli tylko się wam spodobało. No to przypuszczam, że raczej nie przypuszczam, tylko myślę, że za tydzień pojawi się kolejny odcinek z farminga, na którym dokończymy swoją zabawę ze słonecznikami. No super zabawa, zbieranie, nie? No ale cóż, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i see ya!